Dobry wieczór. Witam kolejnego wieczoru naszych dobranocek. Dzisiaj będzie opowieść z kategorii absurdalnych, czyli chyba jedna z moich ulubionych kategorii. Mam nadzieję, że mimo wszystko uda nam się zobaczyć jedną chyba z najbardziej oczywistych, ale jak zawsze bywa, skoro oczywistych, to też najbardziej niezauważalnych prawd o naszym życiu. Zapraszam. Pewien człowiek chciał się dowiedzieć, na czym polega różnica między piekłem a niebem? O co tak naprawdę chodzi w tym niebie, które kiedyś będzie, i o co może chodzić w piekle, którego tak bardzo trzeba się wystrzegać? Prosił długo Pana Boga, żeby Pan Bóg mu to pokazał. Modlił się, błagał, aż w końcu Pan Bóg, już znużony tym nagabywaniem, zdecydował się mu pomóc i pokazać te różnice. Poprosił jednego ze swoich aniołów, znanego z lekko absurdalnego humoru, żeby mu się objawił i żeby mu pokazał w pewnej wizji, na czym polega różnica. Ten anioł, oczywiście ucieszony, pomyślał, co to mu opowiedzieć, zjawił się temu człowiekowi we śnie i zaprosił go do krainy łyżek. Powiedział temu człowiekowi, że istnieją dwie krainy, istnieją dwie jakby przestrzenie w tej krainie łyżek. Najpierw zaprowadził go do jednej. Była to wielka polana, na której było mnóstwo stołów zastawionych niesamowitymi potrawami, gdzie były naprawdę po prostu niezwykłe pyszności. Ale ludzie, którzy siedzieli przy tych stołach, byli po prostu ledwo żywi, wychudzeni, smutni, agresywni, bardzo nieszczęśliwi. Wszyscy mieli ogromne, długie, bardzo długie, prawie jak ręka, długie łyżki, niestety przywiązane do swoich dłoni. W związku z tym nieustannie nabierali jedzenie z tych pyszności, które stały na stołach, ale w związku z tym, że łyżki były takie długie, nie byli w stanie się nimi nakarmić. Nie byli w stanie tak tej łyżki obrócić, tak obrócić własnej ręki, żeby sobie trafić do ust. Dlatego umierali z głodu. Anioł powiedział z powagą człowiekowi: tak wygląda piekło. Druga kraina w tej krainie łyżek to podobna polana z bardzo podobnymi stołami, gdzie były takie same pyszności, niezwykle fantastyczne potrawy. Siedzieli przy nich ludzie, uśmiechnięci, nasyceni, weseli, rozmawiali ze sobą, uśmiechali się, byli przeszczęśliwi. Co zobaczył człowiek? Otóż ci ludzie mieli takie same łyżki, tak samo długie jak tamci w piekle, tak samo przytwierdzone do swoich dłoni i też nie byli w stanie sięgnąć do swoich własnych ust. Ale co wymyślili? Karmili się nawzajem. Nabierali i podawali drugim. Człowiek zrozumiał, że to jest niebo. Że na tym polega różnica między piekłem a niebem w krainie długich łyżek. Komentować tę bajkę to aż chyba nie wypada, bo takiej oczywistości to aż trudno nie zauważyć. Że masz długą łyżkę i nie możesz się nasycić, no to jasne. Ale może byś tak nakarmił kogoś innego i ktoś nakarmi ciebie.